Witajcie, tu Osti z Kości, Tomek z Kości, Monika z Kości. Tym razem pokażemy Wam grę Totem wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jest to prosta, przyjemna gierka dla zarówno młodszych, jak i starszych graczy. W grze będziemy przesuwać takimi tu ładnymi elementami totemu, aby wypełnić nasze tajne zadania, które będziemy mieli ukryte na kartach. Jak widzicie, gierka jest fajnie tu schowana w taką wypraskę. Mamy planszę, mamy totemiki, które tu się ładnie chowają. Tą planszę nam przytrzymują. Także wszystko jest piękne, kolorowe. Mamy cztery piony dla każdego z gracza. Mamy elementy totemu, mamy naszą planszę i mamy karty. Karty ruchów dla każdego z graczy, gdzie będziemy przesuwać totemy, wyrzucać totemy, no po prostu mieszać na planszy. Mamy też karty zadań i na takiej karcie zadań mamy zawsze pokazane, który dokładnie totem ma być na jakim miejscu, żebyśmy dostali punkty. Czyli jeśli Hukipa będzie na pierwszym miejscu, dostaniemy 9 punktów, ale jeśli będzie już na drugim, trzecim czy gdzieś dalej, punktów nie dostaniemy w ogóle. Wiki, jeśli będzie na pierwszym albo na drugim miejscu, dostaniemy 5 punktów, a Akami, jeśli będzie na którymś z pierwszych trzech, dostaniemy 2 punkty. Kombinacji jest oczywiście sporo, każdy dostanie jedną taką kartę na rundę. Będzie musiał tajniacko zagrywać, tak manewrować tymi elementami totemów, żeby właśnie doprowadzić najlepiej do takiej sytuacji, bo wtedy zdobędziemy najwięcej punktów. Jak rozkładamy grę? Każda część totemu ma jeden z trzech symboli. Może być to muszla, takie ości ryby i rozgwiazda. Dzielimy sobie na trzy te właśnie grupy, kategorie i rozstawiamy na naszej planszy. Plansza, nie wiem czy tu widać, ona ma taki fajny wrąbek, gdzie te nasze klocki będą się fajnie trzymać i będą nam uciekały na boki. No i bierzemy, zaczynamy, zawsze ustawiamy po trzy tego samego rodzaju. Czyli tu rozgwiazda, muszla i ości. Następnie układamy na starcie nasze piony. I tak jak mówiłem, będziemy manewrować tak długo tymi częściami totemu, aż doprowadzimy do jednej z dwóch sytuacji. Albo nie będziemy mogli już zagrać karty, albo zostaną tylko trzy części totemu. W tym momencie runda się kończy. Każdy gracz dobierze w swoim kolorze zestaw kart ruchu. Po czym? Po przetasowaniu weźmie jedną kartę, spojrzy, jeśli to będzie X, to co będzie z powrotem. To jest karta, której odrzucić nie możemy. Sprawdzamy kolejną, oczywiście tak, żeby przeciwnik nie widział. Jeśli nie jest tą X, to tą kartę po prostu odkładamy na bok i już ta karta w tej rozgrywce nie będzie brała udziału właśnie w tej rundzie. Przetasujemy też karty zadań i każdemu z graczy rozdamy jedną taką kartę. Oczywiście spojrzymy sobie, co jest na tej karcie, no i będziemy musieli właśnie pod to zadanie porozstawiać sobie części totemu. Będziemy co rundę zagrywać jedną kartę i będziemy przesuwać sobie. Jeśli będzie to karta przesunięta jedno wyżej, przesuwamy jeden wybrany element piętro wyżej. Jeśli to będzie karta na przykład przesuń dwa wyżej, to możemy to wykonać tylko w momencie, jeśli rzeczywiście możemy o dwa przesunąć. Czyli tu nie mógłbym zagrać, bym przesunął tylko o jedno wyżej. Czyli tej karty zagrać nie mogę. No dobrze, no i tak to wygląda. Zacznę tutaj jako pierwszy. Wezmę sobie jeszcze moją kartę do ręki i sprawdzam, co tu się dzieje na tej planszy. Czy coś już mi pasuje, czy nie, czy coś mogę zacząć przesuwać, czy nie. No dobrze, no i pojedziemy. Biorę, zagrywam dwa niżej, wybieram czerwony kawałek totemu i przesuwam. Raz, dwa,
Dwa niżej. I jedzie kolejny gracz. Ja robię usuń. Usuń. Tak. Czego nie powiedziałem? Usuń. Usuwa zawsze ostatni element na planszy. Wszystko oczywiście mamy objaśnione na kartach, czyli mamy x-ika i mamy napisane usuń najniższy element. No tak, to moja koncepcja już się zmieniła. Ale okej, to zrobimy sobie tak. Trzy wyżej. Raz, dwa, trzy. Dobrze. To ja wezmę i co zrobię? Wezmę i przesunę sobie huhu dwa wyżej. Raz, dwa. I tutaj. Na dół. Mhm. Myślę, że niebieski trafia na sam dół. Okej. Okay. To ja też sobie zagram na dół i weźmiemy hukuku na sam dół. Dobrze. No tak, i właśnie te totemy możemy usłyszeć według kolorów, według nazw, albo też według obrazków. No, coś musiał nieźle zapamiętać wszystkie obrazki, żeby się dopatrzyć tego rozpoznał. No ale tak, da się, jest wszystko pokazane. No dobrze, to jedziemy z tym tu na sam dół. Bo na naszych kartach tylko mamy i nazwę. Tak, no jest nazwa, obrazek i kolor. Już to. Często właśnie warto sprawdzać, co mamy, żeby samemu sobie nie zaszkodzić. Mhm. Teraz usuwamy. I robimy jedno wyżej. Trzy wyżej. Raz, dwa, trzy. I teraz dwa niżej. O. I usuń. Nie mam pamięci do tej karty. Usuń. Dwa wyżej. Okej. I jedno wyżej. Usuń i mamy koniec gry. Pozostały nam trzy części. No i sprawdzamy. Każdy ujawnia swoją kartę celu i sprawdzamy punkty. Jedziemy od Michała, który zaczyna pierwszy. Gdzie tak? Żółty zniknął z planszy, pomarańczowy zniknął i różowy zniknął, czyli tak naprawdę nie mam żadnych punktów w tej rundzie. Monika, Lokahi musi być na pierwszym miejscu, a jest na drugim, więc nie ma punktów. Hokipy nie ma, Wiki też nie ma. Zero punktów. No i ja. Nui nie ma. Kapu jest na trzecim. Trzecim jest też nic nie ma. Punktów. A zostaje dwa punkty za na niego. Mhm. Czyli mój kolor żółty. Szaleństwo. Dwa punkty. To poszliśmy do przodu. Okej, okay, no i bierzemy wszystkie nasze karty. Karty celowo już odpadają. Tak jest. Dobieramy sobie nowe karty, przetasowujemy. Losowo znowuż. Sprawdzamy, odrzucamy, jeśli nie jest X-em. Bierzemy, ustawiamy sobie totemik, przygotowujemy kolejną rundę. A rund gramy tyle, ile jest graczy. No przy 3-4 osobowej grze. Przy 2 osobowej gramy 4 rundy. Tak jest. Mamy zadania, nie mamy zadań. No to jeszcze po zadaniu. I jedziemy kolejną rundę. Monika zaczyna. No tak samo.
I co? I jedno wyżej. Monika usuwa. Usuwa. I mamy koniec. No i odeszłem. Meczek. Ode mnie. Tak jest. Wiki wiki. Nie ma. Zanoi dostaje 5 punktów. Bez na pierwszym lub drugim miejscu. Mam ich 18. I ja po nim. No mój kapko niestety odpadł. Ale mam kolejne 7, czyli 14. Nie Moniki. Tak, rusza się wystarczy. 2 punkty. Yeah! Woo! Także widzicie, każdemu w końcu się uda. No dobrze, no co, no tak wygląda rozgrywka. Tu trochę, że widzicie, tu pełne skupienie, tu stare byki grają, więc nie było czasu na hihi śmichy, na żarty. To była już poważna gra o poważne punkty. Wiadomo, nie? Nie gram z wami. Nie gram z wami. Wiadomo. Także tak wygląda gierka Totem od naszej księgarni. Naprawdę świetny tytuł. Jedna z popularniejszych gier na naszych wydarzeniach czy w klubie wśród młodszych graczy. Choć jak widzicie, nie tylko młodsi się będą przy tym dobrze bawić. Także jeśli macie gdzieś okazję sprawdzić, zagrać, to zagrajcie, a najlepiej kupcie, dodajcie do swojej kolekcji, bo naprawdę warto ten tytuł mieć. A teraz to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego filmiku. Cześć. Hej. Witajcie, tu Osti z Kości. Tomek z Kości. I Monika z Kości. Chcemy wam pokazać grę Boarding wydawnictwa Nasza Księgarnia. Małą, w przystępnej cenie, świetną gierkę, której to będziemy zarządzać pasażerami, którzy wchodzą na nasz pokład samolotu. Będziemy mieć taką planszetkę, która jest przystosowana na tej stronie od jednego do trzech graczy, bo można też grać w tą grę solo, samemu. A na drugiej stronie mamy troszkę inny rozkład dla czterech graczy. Na planszetce mamy nasze miejsca, gdzie będziemy rozkładać naszych pasażerów. Będą to miejsca w środku, przy korytarzu czy przy oknie. Do góry mamy ładnie oznaczone, za co będziemy punktować. Na dole mamy miejsce na vouchery i miejsce na gości, których musieliśmy wyprosić, a które to będą naszymi ujemnymi punktami. Naszymi gośćmi są tutaj te, czy tam pasażerami, te kolorowe krążki. I na przykład białe to są dzieci. I tu mamy pokazane, że za dziecko będziemy punktować w momencie, jeśli będzie otoczone z czterech stron dorosłymi. Jeśli będzie przy oknie, no to wystarczy z trzech stron otoczyć to dziecko i dostaniemy za takie dziecko 3 punkty. Czerwoni są zakochane pary. Jeśli będziemy mieli 2 takie krążki obok siebie, dostaniemy 5 punktów. No, jak dojdzie trzecia osoba, no to tak, takiej opcji nie przewiduję. Zakochanych może być tylko 2. Oprócz tego mamy też jakichś biznesmenów, ekologów, to już są te tu zielone, niebieskie i żółte. I tam będziemy punktować za największe grupy. Za każde puste siedzenie dostaniemy minus 1 punkt, a jeśli cały, powiedzmy, przedział, czy cały ten tu obszar będziemy mieli zajęty, dostaniemy aż 8 punktów. Oprócz tego mamy takie tu vouchery, na początku 6, będziemy mogli je później zdobywać. Vouchery będą nam służyły do kupowania kart, a właściwie przeskakiwania. Bo mamy tutaj karty, gdzie pierwszą zawsze możemy wziąć sobie za darmo. Jeśli będziemy chcieli wziąć kolejną, kładziemy żeton. Jeśli chciałbym jeszcze kolejną, wkładę żeton. I dopiero dobieram kartę. Żetony, jeśli nam jakieś zostaną, to każdy jest warty pół punkta. No i będziemy to zaokrąglać w górę. No i teraz, po co są karty? Karty pokazują nam, jakich pasażerów musimy usadzić w naszym samolocie. Możemy tą kartę dowolnie sobie obracać. Najważniejsze, że nie możemy ich rozdzielać. Muszą być dokładnie w takim układzie. No chyba, że mamy taką kartę, gdzie pokazana jest opcja, że mogą być to 2 różne obszary. Oczywiście zachowując nadal ten układ. Oprócz czego mogą być takie symbole jak tutaj, że na przykład możemy za darmo wyprosić jednego pasażera i nie trafi on do naszych minusowych punktów, czy możemy nie położyć
jednego krążka, czy ustanowić jednego pasażera. Idę znowu kartę, na przykład pokazują, że zielony pasażer chce siedzieć po środku, a żółty przy oknie. No i też tak musimy porozkładać. Gra kończy się w momencie, kiedy zabraknie jakiegoś rodzaju pasażerów. Wtedy dokańczamy rundę, już ignorując dany kolor. I to wszystko. Podliczamy sobie punkty. Podliczamy punkty za ewentualne vouchery, jakie nam zostały. Odejmujemy, jeśli mamy jakichś wyproszonych tu gości. I to wszystko. W grze mamy jeszcze dodatkowe misje, które możemy wpleść sobie do gry. Mamy też dodatkowe karty, które w teorii trudniej rozłożyć. A w praktyce wydaje mi się, że wcale trudniej nie jest. Może nawet wręcz łatwiej, bo wszystkie można sobie porozkładać. I tyle. Także przejdziemy już od razu do gierki. I co? I Tomek ma tu znacznik pierwszego gracza. Więc zaczyna. No to ja pojadę. Po darmożce, pierwsza karta. Tak, dobieram sobie białego. To my już sobie tu przesuwamy. Ekologów. I tak. I wystawiamy. Jedno musi być otoczone dorosłymi. Więc sobie tak umieścimy. Ten chyba to był, że mogę sobie wyprosić, tak, wyprosić jednego. Bez straty tam punktów, nie? Tu jeszcze jeden symbol, którego przedtem nie było. Plus jeden punkt. Normalnie kartę odkładamy. Jeśli mamy taką kartę, bierzemy ją na bok, bo przyniesie ona nam na koniec dodatkowy punkcik. No dobrze. No to co? No to ja też, żeby nie marnować voucherów, wezmę sobie tą kartę. Obrócę sobie w ten sposób i wezmę. Ustawimy niebieski, czerwony i tyle. No ja też biorę darmożkę. No wiadomo, szkoda marnować voucherów, jeśli nie trzeba. Później już na dalszym etapie już zrobi nam się ciasno. A jeśli gdzieś nie możemy kogoś dołożyć, no to musimy go niestety wyprosić, a to są minusowe punkty. No i wtedy już opłaca się, wiadomo, przeskakiwać na kolejne karty. No to ja sobie zrobię jednak tak. Kartę z jednym punktem, już na koniec gry. Tutaj dwójkę dzieciaków i zakochanego. I teraz, jeśli ktoś weźmie sobie taką kartę, no to już dostaje dodatkowy voucherek do swojej kolekcji. Czy ja tak chcę? Nie. Ja nawet podbiję to tak, że kolejna osoba weźmie sobie dwa vouchery, jeśli się zdecyduje na tą kartę. Ja wezmę tą, tu przeskoczymy i ustawię sobie tak, tutaj dzieciaka i dwóch niebieskich. Czemu niebieskich? No bo przypominam, że na koniec będziemy dostawać też za największe skupisko będziemy dostawać punkty. No i tyle w tej mojej rundzie. Okej, okay, no to ja biorę dwa vouchery. Moja karta tam nie pasowała. Swoje, swoje, moja. Okej, okay, vouchery tu. No to ja pójdę sobie. I to jest moje ustawienie. Zakochani też się liczymy, są w tym miejscu i w tym miejscu. Tak jest. Jeśli są rozdzieleni korytarzem, to są zaliczeni, bo się trzymają jakoś za rękę. No. Żółte w środku i niebieski na zewnątrz. Dobrze, co ja tu chcę zrobić? Co mi nie pasuje, to mi nie pasuje. Szkoda voucherka, bo się pozbyłem. A z drugiej strony tu idealnie by mi pasował. No trudno, pozbędźmy się kolejnego vouchera, chociaż tu mogę jednego nie kłaść, prawda? Weźmiemy. Czyli tak, niebieski po środku, to będzie tutaj. A zielony chce przy oknie. To będzie tutaj. I w ten sposób już zabudowałem sobie dzieciaka, czyli 3 punkty na pewno wlecę. Nie, dobra, biorę to.
Wielka, jak widzicie. Monika idzie na Włoszech. Fajnie ilustrowana, fajnie pomyślane te samoloty. Każdy ma trochę inne. Fajne też nazwy, Nielo, TSOS, czy Radom Global, Global Air. Gdzieś tam jeszcze jest Brian Air. Fajnie to wygląda, zresztą nasza księgarnia zawsze ma fajnie ilustrowane gierki. A z takich ciekawostek to zawsze gdzieś na pudełku jest ukryty, no nie będziemy wam pokazywać, ale jest ukryty taki krasnoludek, ufoludek. I to jest na każdym pudełku gry naszej księgarni. Więc jak jakiś macie, to sprawdźcie, zawsze gdzieś jakiś ufoludek ukryty jest. No dobrze, co ja tu mam? Niech się to wezmę. Tak, to mi nic nie da. Problem. A, wchodzimy sobie tak. Czyli na początku tak się biało, a teraz. A teraz już trzeba kombinować, nie? A trzeba upychać ludzi, no kurczę. Wszyscy chcą lecieć na wakacje. Oglądać jakieś totemy. Polecą, tak. O, tak daleko? Tyle voucherów? A co to? Co my tu mamy? Z możliwością wyproszenia jednego pana. No, chyba tak. Tutaj nie tak. Zielony, pusty. No tego pana wypraszam sobie tu. Ja sobie pana wypraszam. Pan nie leci z nami. No i dobrze. Tylko tu, tu przerwaj. I ten pan musiał niestety. Kurcz, no ten mi nie pasuje za bardzo. Wylecić. Co z tym? Dwa połkosie i dwa. Kurcz, zaraz sam będę musiał wywalać moje vouchery, bo nic tu sensownego nie ustawia. Dobrze, czyli co? Możemy już sobie podliczyć jest. Wyniki. Tak będzie Tomek, Osti, Monika. Tak, za co będziemy punktować? Punktem tak, za dzieciaki. Tak, zatoczone z każdej strony dorosłym albo ścianą lub korytarzem. Raz, dwa, trzy. Trzy, to jest 9 punktów. Michał, masz 15. Ale szybko liczysz, kurczę. Monika? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 18. Czyli 18 punktów. Drugie miejsce, drugie punktowanie to jest za parę zakochanych. A raz, dwa, trzy, cztery, to jest 20 punktów. No ja mam 3. Czyli 15 punktów. A tu musimy zrobić małe sprostowanie, bo na początku powiedziałem, że przecież mogą być pomiędzy korytarzykiem, bo się będą trzymać za ręce. Jednak to nieprawda, no, Monika mogą sobie tak poustawiała. Ale zaliczymy jej, no bo nie będzie się nabijać później. Dokładnie. A jak wygra, to się nie liczy. Dzięki. Tak, teraz tak. Za skupiska tak, ekologów, tak, bankierów i turystów. Dokładnie. Zaczniemy od ekologów. Tak, czyli oddzielone. Ja mam ich 8. Największe skupisko. Zawsze liczymy największe skupisko. Ja mam 6. Znaczy ja mam 8, największe to jest 2 punkty, jest 16 punktów. Ja mam cały 1. Czyli 1 punkt, a Monika ma 6 punktów. 6. Drugi ten to będą bankierzy. Wiesz, ja mam ich 5 najwięcej. Ja mam 9. Czyli Michał, ja mam 2. Tu Michał ma 18. Ja mam 5, Monika ma 2. No pewnie są turyści, ja nie, niestety nie mam skupiska, mam największe skupisko to 1. Ja mam 7. A Michał ma 8. 7, Michał ma 16, bo razy 2. To jest tak, puste miejsca, ja mam ich 8. Ja mam 5. Minus 8. Teraz 5. 6. Minus 6. To jest tak, za cały sektor, no ja niestety nie mam. No mi wyżej tu zabrakło 1, tu 1, no i... Ja mam 8, bo mam 1 tutaj. No Monika ma środkowe cele. Później za Wołoszerki
Ja za punkta. Zaokrąglając w górę, tu masz 1. 1 punkt. Ja mam 7, w górę tu gdzie 4. Ja mam 8. Czyli 4. Połowa to 4. Ujemne punkty za wyproszonych pasażerów. Ja mam najwięcej, więc dostaję dodatkowo minus 2 punkty, więc mam ich minus 8. Było wypraszać. Ja mam minus 2. No ten tu się źle zachował. Monika nie wypuściła nikogo. 0 czyli dodatni bilans. I ostatnie punktowanie za karty, które nam dały po jedno punkty, ja mam plus 3. Nie mam, 1 punkt. 1, Monika ma 2 punkty. Też. Mega szybkie policzenie. Tak, sprawdziłem swoją matematykę, dajesz. Tak. Jo, mam. 39 punktów. Wow, jak szybko, jak kalkulator. Michał ma... Patrzcie to. 65. Skąd to o tym wiedziałeś? Jest, idealnie policzyłem, ależ jestem szybki. I Monika... 51 chyba po poprawce. Jakie poprawce? 51 nie jest. Nie, poprawki nie było. Nie, ja wszystko jest live na żywo. Tak jest. Tak, policzyliśmy wcześniej punkty, bo ciężko idzie z tą matematyką ostatnio. Ale gra z nami. Tak jest, tak właśnie wygląda gra boarding od naszej księgarni. Mała, zgrabna, w której naprawdę sporo musimy myśleć, kombinować, dlatego może nie była to zbyt dynamiczna, najdynamiczniejsza gra, jaką mogliście u nas oglądać, ale naprawdę to było pełne skupienie, każdy kombinował, jak tu usadowić swoich pasażerów. Wiadomo, na początku tam jest luźniej układamy, ale im dalej w grze, tym bardziej kombinujemy, zastanawiamy się, czasem myślimy, już naprawdę są te tak zwane paraliże decyzyjne, bo nie wiemy, którą kartę wybrać. No chyba, że tak jak Tomek, szalejemy z voucherami, co za bardzo nie mamy co wybierać, bierzemy to co dają. No i co? Świetnie wydany tytuł. Może dla tam zupełnie najmłodszych gra to nie jest, no ale jeśli już garną, wiadomo, różne dzieciaki różnie są, że tak powiem, rozwinięte, więc trzeba sprawdzić. Grę w każdym razie polecamy. Zapraszamy na nasze wydarzenia, do naszych klubów, gdzie Tom i wiele innych gier możecie sobie pograć. A jeśli będziecie mieli okazję ją nabyć, to dodajcie ją do swojej kolekcji, bo naprawdę warto. Tak jak mówiliśmy, gra od 1 do 4 osób, czyli można grać też w wariancie solo, co w dzisiejszych czasach nawet, nawet jest bardzo dobrą opcją. Co jeszcze? Dajcie subskrypcję naszego kanału na YouTubie, gdzie znajdziecie dużo więcej materiałów związanych z grami planszowymi. Gdzieś już tam chyba pod setkę będziemy podchodzić, pewnie tak. No w każdym razie jest ich już bardzo dużo. Są też inne gry właśnie naszej księgarni czy innych wydawnictw, które warto mieć u siebie. Raczej staramy się pokazywać tylko naprawdę dobre tytuły, które szczerze polecamy. I właśnie jeden z nich jest Boarding. I co? Tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Tak. Dzięki za uwagę, dzięki za grę. I do zobaczenia na następnym filmiku. Cześć. Cześć. Witajcie, tu Osti z Kości. Monika z Kości. I Tomek z Kości. Dziś pokażemy wam fajną, dynamiczną, małą karciankę wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jest to gra pozorów. Pozorów, bo jest tu wykorzystywany efekt tak zwanego strupa. I nie chodzi tu o wywrócenie się i strupka na łokciu, ale taki pan profesor Strup zauważył, że przeprowadzając eksperyment, jak reaguje nasz mózg. I było tam takie zadanie, że były kolory tuszu różne, no i napisane słowa, które określały kolor. Tylko że tuszem było na przykład na niebiesko zapisane słowo czarny. No i trzeba było podawać kolory tych tuszu. No a ludzie często się mylili i odczytywali zamiast reagować na kolor. No i taki tu bajerek mamy właśnie w grze pozorów, gdzie mamy napisy, które są w różnych kolorach, w różnych grubościach, a mówią nam, jaką kartę mamy położyć. I na przykład tutaj mamy napis 6, czyli mamy położyć kartę, która ma dokładnie 6 liter. Czyli kładziemy 7. Szukamy karty, która ma 7. Wielkie, szukamy karty, która ma wielkie napisy. Małe, która ma małe, grube, cienkie. No i będziemy tak szybko się wykładać z kart. Na start dostajemy 15 kart.
Jedną kartę wyłożymy na środek i próbujemy się wyłożyć. Jak już opanujemy to do perfekcji, możemy skorzystać z czerwonych kart, które dokładają nam, żeby było jeszcze śmieszniej, lustrzane odbicia tego, co mamy wyłożyć. Zaraz zobaczycie sami, o co chodzi. Gierka strasznie dynamiczna, strasznie fajna. Będziemy po kolei, znaczy po kolei jednocześnie zagrywać karty. Odsłonię pierwszą kartę, czytamy, co na tym jest i wykładamy. Kto położy pierwszy i oczywiście prawidłowo zostawia kartę, jeśli ktoś przykryje ją, no musi z powrotem zabrać. Za każdym razem odkrywamy kartę, ale możemy zostawić ją sobie już odkrytą na ręce i dobrać kolejną, i dobrać kolejną. Chodzi o to, żeby najlepiej pozbyć się wszystkich kart, bo gra kończy się w momencie, jeśli ktoś pozbędzie się wszystkich kart, albo już nikt nie może nic wyłożyć. Wtedy kto ma mniej kart, oczywiście zwycięży. No dobrze, czyli co? Odsłaniamy i jedziemy. Grube, grube napisy. Rude, dobra, mam rude. Cienkie, cienkie, grube, grube, cienkie. Boże, rude było. Rude, rude, żółte, czarne. Czarne, 5. 5, żółte, cienkie, 7. Boże, cienkie, 7. Wielkie. 5. 5, zielone, czarne, żółte, czarne, grube, małe, wielkie, 4, rude, 6, no jak 6, no, jak 6, co ma 6, 4, małe, 7, zielone, rude, rude, zielone, wielkie, małe, małe mają być. No dobra, to my no nie wiem, takie trochę podłożone to było. 4, 5, 4. Dobrze? Nie, źle. 5. Grube, zielone. 6. 6. Tomek, to nie. 4. 5. Kupa. No widzicie. Tak to właśnie wygląda. Mega szybka gierka. Jak widzicie, jest to naprawdę nieźle zakręcone. Jak jeszcze dołożymy do tego sobie te czerwone lustrzane, no to już w ogóle robi się niezłe zamieszanie. Idzie się mocno zamieszać. Tak, idzie się mocno zamieszać. Jak widzicie, filmik super szybki. Gra jest super szybka, dlatego ma ten efekt zagrania. Jeszcze raz i jeszcze raz. Oczywiście kart mamy o wiele więcej. Zagraliśmy na takim szybkim trybie, gdzie mamy po 15 kart. Tych kart oczywiście możemy mieć więcej. Możemy wymieszać, tak jak już mówiłem, z lustrzanymi. Rozłożyć sobie wszystkie i wtedy naprawdę długo sobie pograć, chociaż nie wiem, na ile nasze mózgi i serca wytrzymają to zabójcze tempo. A gierka świetnie się sprawdza na różnych naszych wydarzeniach. Już nieraz robiliśmy szybkie turnieje właśnie w tą grę. Fajnie, jak właśnie jeszcze ktoś narzuca to tempo, mówi, opowiada, co jest, szybko, szybko stuka, napędza tych ludzi jeszcze bardziej, tak może nawet denerwuje. No ale dzięki temu co? Są emocje, jest zabawa. Gra pozorów. Nasza księgarnia. Małe, fajne, kwadratowe pudełeczko. Jeśli chcecie, to zapraszam na nasze wydarzenia, do naszych klubów, gdzie możecie sobie w tą grę oczywiście pograć. I jak zawsze, przy dobrych grach zachęcamy Was, żebyście sobie nabyli, żebyście dodali sobie do kolekcji, bo naprawdę warto. Fajna gierka rodzinna. Byle tylko umieć czytać, troszkę liczyć i możemy grać do oporu. No to co? Tak jak szybko ta gra się potoczyła, tak szybko się już z Wami żegnamy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Dzięki. Hej. Mamy nadzieję, że podobają Wam się te nasze ściganie. Zapraszamy teraz na konkurs. Dokładnie, a Wasze zadanie będzie bardzo proste. W komentarzu pod filmem napiszcie nam, gdzie byście polecieli całą rodziną na wakacje z linią lotniczą Ryanair z gry Boarding. Spośród wszystkich odpowiedzi wybierzemy dwie, które nagrodzimy grami planszowymi. I tyle. Powodzenia. Powodzenia.